Na koniec zapytam o twoich rodziców, bo 10 miesięcy temu mówiłeś mi, że rzadko rozmawiacie o show biznesie, a jeśli już, to mama wyraża taką bojaźń, między innymi o to, z jakim towarzystwem mógłbyś się spotkać. No i wiadomo, że dla rodziców to jest taki świat totalnie nieznany. Jak jest dzisiaj? Czy ta bojaźń jest mniejsza, czy właśnie wręcz odwrotnie, no bo kariera nabiera tempa? No kariera nabiera tempa i na pewno mnie wspierają, jak wspierali. Ja im za to jestem mega wdzięczny. I jakby też czuję, że już nie ma tego stresu. Pierwsze, co było, te pierwszy hejt, jakby, no już to przetrwaliśmy, więc teraz idzie gładko. A dzisiaj jesteś w Warszawie z rodzicami, czy oni zostają w swoich sprawach w swoim mieście? W swoich sprawach w swoim mieście. Myślę, że już trochę dojrzałem bardziej i też jeżdżę sam pociągiem. I też fajnie, że mam taką możliwość sobie samemu jeździć. Ale telefony w ciągu dnia co 15 minut bardziej, czy tylko rano wieczorem? Bo to różnie bywa. I niezależnie od wieku, uwierz mi. No mama kontroluje. W sensie jest bardzo ciekawa to, co robię, też jakby jej mówię, co będę robił w Warszawie w każdym dniu, więc też się jara tymi rzeczami. Płyta Tamte Dni wychodzi 11 czerwca. Powiedz nam proszę, na które utwory warto zwrócić uwagę, bo tych niesinglowych jeszcze troszeczkę zostało. Dla mnie jest też ważnym numerem w Sercu Żal. Też lubię numer Obudź Mnie. Dlaczego? No są takie też trochę bezpośrednie. I bardzo je lubię po prostu, mają fajny klimat i też oddają też właśnie ten klimat płyty. W takim razie zachęcamy do zakupów. Dzięki za spotkanie, dobrego dnia. Dziękuję bardzo.